Magda Żakowska, witam Państwa. Zarówno w nocy, jak i jutro na pogodę nadal wpływać będzie niż z nad północno-zachodniej Rosji. Ten układ z północnego zachodu ściągać się będzie chłodne polarno-morskie powietrze. Pomimo niżu, po wieczornych opadach, deszczu i burzach w nocy w całym kraju rozpogodzenia i dopiero nad ranem znów na północnym zachodzie pojawią się frontowe chmury, no i tu ponownie zacznie padać. Noc dość chłodna, nad ranem temperatura spadnie do 8 lub 5 stopni, chłodniej na Przedgórzu, tam od 3 do 1 stopnia, a miejscami mogą wystąpić przygruntowe przymrozki. Pierwsza część nocy będzie też dość wietrzna. Zachodni wiatr w porywach może osiągać prędkość 30, a nawet 45 km na godzinę. Jutro rozpocznie się wędrówka frontów, kolejnych frontów jeszcze przed południem. W centrum oraz w regionach południowych dość pogodnie, nie zabraknie tych słonecznych chwil, ale od rana na północy już frontowe chmury i opady deszczu. W kolejnych godzinach ten front będzie przemieszczał się na południe, no i zwłaszcza po południu w całym kraju chmury, przelotne opady, trochę słońca i burze, zwłaszcza na krańcach zachodnich, a także w Wielkopolsce może jutro zagrzmieć. Na północy chłodno, 12-14 stopni, nieco cieplej w centrum, na południu tu od 16 do 18 stopni. Wiać będzie jutro z zachodu, na ogół umiarkowanie. W regionie w tych najbliższych godzinach jeszcze chmury, które w nocy zaczną zanikać. W nocy pogodnie, ale dość szybki spadek temperatury, 7 lub 6 stopni. Wiać ma z zachodu, w pierwszej części chwilami silnie. Porywy wiatru również w regionie mogą osiągać prędkość 30 lub 45 km na godzinę. Jutro rano szansa na ten słoneczny ranek, ale już przed południem szybki wzrost zachmurzenia i pierwsze przelotne opady. Po południu bardzo zmienna, dynamiczna pogoda. Na chwilę wyjrzy słońce, ale jednak przeważać będą chmury, z których popada, a nawet, uwaga, może zagrzmieć. Najniższa temperatura jutro w Tucholi 14 stopni, nieco cieplej w centrum, na krańcach zachodnich czy na południu województwa około 16 stopni. Powieje z zachodu umiarkowanie. Ciśnienie będzie teraz się wahać, jutro w południe barometry pokażą 1004 hektopaskale. W poniedziałek również może zagrzmieć, a temperatura nie przekroczy 16 stopni, we wtorek więcej słońca, w środę cieplej, ale znów powrócą niebezpieczne burze. Do zobaczenia.